jeszcze tych wibracji spod Pałacu Kultury Stalina i Lenina ateistycznego, jako że jak już wiemy, że to nie jest ani cerkiew, ani kościół. Nikt się tu nie modli i w Warszawie coraz mniej się modli ktokolwiek. No, prosząc o cokolwiek, tylko żebrzą. Miliardy rozkradli w rajach podatkowych. Wszystko kradną. Żydzi kradną, to ty nie wiedziałaś? Konkurencja, bo to tak, Żydzi, Cyganie mówią, że Cyganie kradną. To wszystko nieprawda. Jak cię Żyto kradnie, to normalnie koniec. Ile ludzi umarło? Teraz w gazecie widziałam, że 5-10-letni facet eksmitowany na wiadomość tę zastrzelił się. Już nie ma, w trumnie wynieść. Także, proszę Państwa, Warszawa, Śródmieście, oto tam, w kierunku Ochot. Centrum moherowości wielkiej, Polski, a no i tutaj są jakieś takie wibracje, że grają, że coś tam, proszę Państwa. No nie może pojechać z tymi światłami. No, także, proszę Państwa, Warszawa i muzyka. No i oczywiście zarobek, tak, hamburgera. To też tutaj po 8 zł, po 15. Dużo chcą, bo to wiecie Państwo. Albo ci z Włoch, jak przyjadą na Placu Konstytucji, sprzedają makaron, to nie po złotówce, tylko po 35 zł. Nawet jest taniej niż po złotówce, bo jest po 82 grosze. Makaron możesz kupić, 2 dni jeść makaron, jak ktoś lubi, no to nie umrze. Bo tak to tutaj można zdechnąć z głodu w Warszawie, gdy jesteśmy na Mazowszu. Rotundę wciąż Państwo widzą, to są miejsca centralne, prawda? No i ten dworzec, skąd możecie Państwo pojechać do Anglo-Ameryki, Białystok, prawosławna. I dopiero tam wtedy będzie cerkiew. A tutaj nie ma nic. Więc zobacz, Pałac Kultury Stalina i Lenina. Muzyka gra. Może co kto się zabawi pod pałacem. Chodźmy na dancing, na tańce. Tutaj póki co jeszcze ten cokół omówmy, że pod tym cokołem wyrzuca się, proszę Państwa, Pismo Święte do śmietnika. No oczywiście Warszawa nie wie, o co chodzi, nie wie. I się pyta, patrząc się na Biblię, co? Także moherowi są to co? Którzy zielonego pojęcia nie mają na tematy Pisma Świętego, a Świadków Jehowy tu nie ma w Polsce, ani mormonów, ani ewangelików, ani żadnych świętych. Wszystko taki kraj diabolucz, ziemia diabolucz, wszystko diabolucze. Tak, pókiś młoda jeszcze potańcza, potem to siedzą i żebrzą pod tymi kościołami, żeby kto co, no, ale teraz nie, nawet Murzyni, widzieliście Państwo na Chmielnej, Murzyni dają. A tak, to Polacy nie mają to, co mają dawać, albo jak sami składają do worków, magazynują, chomikują, bo to magazyny. Warszawa to są wielkie magazyny. Państwo zobaczą, tutaj nawet był Mark Pol swego czasu. Jaki wielki magazyn, no ile w pałacu magazynów jest. Wszędzie magazyny tutaj, gdzie jest wygwizdowo Warszawa. Wszędzie im mało brak. Składają do worków, nie pomogą, bo zbierają, potem umrą, zdechną. Państwo zawsze zabrało kościół, zabrał. Oto Warszawa, jest Warszawa.